Pewnego razu na gałęzi przysiadł gołąb i wróbel. Gołąb patrzy na małego wróbla i mówi do niego: ty, kto ty jesteś? Wróbel spojrzał, nic nie odpowiedział, a gołąb mówi: wiesz, ja to jestem taki gołąb. Latam, grucham sobie na parapetach, czasami zrzucę coś tam na człowieka, na głowę. A ty kto jesteś? A wróbel mu odpowiada: ja to jestem orzeł, tylko trochę chorowałem. Ta zabawna anegdotka jest odzwierciedleniem pewnej rzeczywistości, jeśli chodzi o naszą tożsamość. Pytanie podstawowe, kim jesteś, bo jest to pewna metafora, kim jesteś w swoich oczach, czy jesteś domniemanym orłem, pozostając małym wróblem, który wypiera ze swojej świadomości swoją słabość, niemożliwość, czy jesteś też gołębiem, który z kolei nie ma żadnych aspiracji, jak myśli twardo stąpa po ziemi, wie kim jest, nie ma ambicji, żeby stać się kimś więcej. Kim jesteś? Ale nie chodzi o pytanie, kim jesteś w porównaniu z innymi ludźmi, bądź też wobec wyzwań i pewnych doktryn, czy oczekiwań społeczeństwa, czy w ogóle świata. Kim jesteś w relacji z Bogiem? I jak to wpływa na twoje życie? Zasadnicza różnica, można by powiedzieć, między dwiema grupami, które stanowią ludzi wierzących. Bo ogólnie, powiadamy, jesteśmy wierzący. Ale różnica w tej grupie polega na tym, czy jesteś wierzącym, który ufa Bogu, czy wierzącym, który wie tylko o Bogu. Wówczas przekłada to się na twój sposób myślenia o sobie samym, o rzeczywistości, która cię spotyka każdego dnia, o stawieniu czoła w sytuacjach kryzysowych pewnym barierom i problemom. Jeśli masz tylko wiedzę o Bogu, czasami rozbija ona się o rzeczywistość jak fala o skały. Jeśli masz zaufanie, okazuje się, że potrafisz przejść przez najgęstszą mgłę, nie natrafiając na skałę i doświadczając zwycięstwa. Chcę, byśmy mogli przyjrzeć się dzisiaj temu zagadnieniu w oparciu o studium tekstu z Księgi Izajasza, rozdział 40. Przeczytamy kilka fragmentów i są tam kluczowe słowa i wersety, które poprowadzą nas w dalszym myśleniu, tak byśmy mogli zobaczyć własne odbicie i odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, jaka jest moja relacja z Bogiem, czy jestem tylko sympatykiem o dużej wiedzy, czy osobą o głębokim zaufaniu. Otwórzmy 40 rozdział, wersety od 25 do 31. 25 do 31. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi Święty? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły, potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu: zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pocholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Oto piękne słowa Księgi Prorockiej Izajasza, które są odpowiedzią wobec pewnych rozterek duchowych, których już bardzo łatwo możemy się domyślić z tektu, który miałby udziałem Izraela i Jakuba, Izraela,
narodu Bożego, wierzących ludzi, którzy byli świadkami wielkich objawień, słyszeli słowo prorockie, słowo zakonu, którzy żyli według Bożych praw i przykazań, ale jednak napotykali w swoim życiu na trudności, znajdowali się w tak zwanym kryzysie swojej wiary. Cóż to takiego jest? Takie pojęcie dosyć popularne dzisiaj, którego używamy często. Kryzys wiary, kiedy właśnie moja wiedza nie jest spójna z moim stosunkiem do Pana i z moją odpowiedzią, z moim posłuszeństwem. Że ja wiem, jaki jest Bóg, no tak twierdzę, że wiem, ale kiedy przychodzą kluczowe momenty, w których ja muszę podjąć właściwe, istotne decyzje, jednak nie postępuję zgodnie z wiedzą, czy adekwatnie do wiedzy, którą posiadam o Bogu, ale kieruję się zupełnie inną myślą. To jest kryzys wiary. Że twierdzę, że wierzę w kogoś, wierzę w coś, w jakieś wartości, ale tak naprawdę w sytuacjach, momentach decydujących kieruję się zupełnie inną wiedzą, inną świadomością. I później następuje ten dysonans życiowy, że przychodzą owoce, skutki takiego zachowania wynikającego z dziwnej wiary, nieopartej na fundamentalnej wiedzy, którą miałem, i zastanawiamy się, co jest, a bardzo często nawet rodzi się gniew i żal. I o tym pisze Salomon, bo to nie było obce jemu i innym bohaterom biblijnym. Pisze taką prawdę dosyć smutną, w której mówi: to gniew, to głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Tak powiada Salomon, pokazując, odzwierciedlając swoje doświadczenie, ale doświadczenie być może nie jednego z nas, gdzie znajdujemy się w kryzysie wiary, który niekiedy próbujemy w jakiś sposób zdefiniować i zaznaczyć jego powód czy przyczynę i wskazujemy na Boga, że jakoś Bóg chyba o mnie zapomniał, jakoś nie dostrzega moich potrzeb. No ja próbuję wołać, tak jak Izraelici mówią, że wołają, ale daleka jest nasza sprawa. Jakoś nie słyszy, nie widzi, jesteśmy mu obojętni. Zaczynamy się zastanawiać, czy my dobrze uwierzyliśmy, czy nie uwierzyliśmy. Może nie trafiliśmy do tego kościoła. I są i tacy, którzy próbują rozwiązywać kryzys wiary w ten sposób, że szukają lepszej społeczności, wyznawców wiary w Jezusa, i na pewien czas udaje im się znaleźć, dopóki nie poznają bliżej tych wierzących albo nie dadzą się poznać bliżej tamtym wierzącym. Znów kryzys wraca. Od kryzysu nie uciekniemy do innej społeczności, innych ludzi, jeśli go nie rozwiążemy we własnym sercu, a przed sobą samym. Uciec nie damy rady. I Bóg mówi, widząc na wskroś serca i myśli ludzi, i niejako właśnie kierując się myślą świętego Jakuba, który powiada, że Słowo Boże jest jak zwierciadło, jest jak lustro, i każdy, kto szuka, poszukuje Boga, gdy zaczynamy czytać, to nie jest to tylko historia jakaś odległa ludzi, którzy żyli wieki przed nami. Nie jest to tylko poselstwo boskie skierowane do tych właśnie ludzi daleko od nas czasowo i geograficznie, ale w tym momencie, kiedy poszukujesz Pana, zagłębiasz się w to Słowo, masz szansę dostrzec własne odbicie. I to jest, co ciekawe, to momentami nawet przeraża. Ja tego doświadczałem wielokrotnie, że kotłowały się jakieś myśli krytyczne, myśli wątpiące w mojej głowie, w moim sercu, były dla mnie obciążeniem. Zastanawiałem się, co mam z tym zrobić. I czasami było tak, że gdzieś w nocy w końcu człowiek już myśląc, zmęczony, będąc po takim długim myśleniu, zasnął i gdzieś tam następny dzień czytam tekst biblijny, zgodnie może nawet z harmonogramem i planem, jaki sobie wytyczyłem do czytania. I raptem czytam, a tam odkryte są moje myśli. Tak jakby ktoś podsłuchiwał moich myśli. To jest właśnie Słowo Boże. Że gdy zbliżasz się do Boga, ty możesz własną historię odczytać w Biblii. Ale to nie tylko to, że to jest historia dramatyczna, bo ci pokaże dramat twojego życia, nazwie po imieniu twój problem. Ale nie tylko nazwie go, ale pokaże ci drogę wyjścia, natchnie nadzieją. Tym jest właśnie Słowo Boże, które kierowane przez Boga do człowieka nie wraca puste. Wykonuje pracę, ale jest jeden bardzo ważny warunek.
że muszę zaufać temu i uwierzyć. Bo inaczej mogę być, jak używam często tego porównania, osobą, która jest za szybą wystawy. Podziwiam, jestem zachwycony tym, co widzą moje oczy, ale nie mam żadnej szansy, żeby tego dotknąć i skosztować. Bóg nie chce i boleje nad tym, żeby nasza wiara, czy nasz styl życia, który nazywamy życiem wiary, właśnie miał na tym polegać, że wiemy dużo o Bogu, że jest wspaniały, ale kiedy przychodzą dramatyczne sytuacje, ani za grosz nie ufamy Jemu. Szukamy po swojemu rozwiązań, a potem gmatwa się nasze życie i jeszcze mówimy, nie warto ufać Panu. A pytanie, a kiedy zaufałeś? Kiedy zaufałeś? Spójrz na swoje decyzje, swoje zachowanie, czy to zgodne z zaufaniem Panu. Czy też ufałeś sobie, postępowałeś po swojemu, ale oczekiwałeś boskiej asysty do tego, co ty robisz, co uważasz, że jest słuszne. Podczas gdy to, co ty robisz i myślisz, czasami jest zupełnie odwrotne od tego, co Bóg myśli. Nie licz zatem na to, że Bóg będzie ci towarzyszył w tym, bo to nie jego drogi. Drogi, które prowadzą do pogłębienia kryzysu i załamania. To jest odzwierciedlone tutaj. Izraelici mówią, że co się dzieje, gdzie ty jesteś, Boże? Innymi słowy moglibyśmy to sparafrazować. Nie widzisz nas, nie słyszysz, nie dochodzi do ciebie. Jaki ty w zasadzie jesteś? No, gdzie w końcu? Ufamy, czekamy, spadają na nas trudności, problemy i kłopoty. A ty jakby milczysz, albo może ciebie w ogóle nie ma? Do tego prowadzą te krytyczne pytania, które sami sobie stawiamy, ale nie szukamy właściwych źródeł odpowiedzi, bo my jesteśmy źródłem odpowiedzi. Wołam do Pana, gdzie On jest? Nie wiadomo, bo nie ma. Jest mądrość, którą ukuliśmy na podstawie własnych wrażeń. I Bóg mówi przez proroka, zaczyna od tego, rozejrzyj się. I zaproponuje najpierw zmysłową aktywność. Niech twoje oczy się wzniosą. Niech twoja głowa się obróci. Niech twoje ciało w tym wszystkim zagra, się zaktywizuje. Rozejrzyj się, zobacz, co widzisz. Skąd to wszystko? Co ty na ten temat myślisz? To jestem ja. To jest Bóg potężny, wszechmogący, który wszystko zaplanował. Chcesz to głębiej jeszcze poczytaj, z czego to jest złożone. Oczywiście nawet poczytaj sceptyków, którzy twierdzą, że nie ma Boga, nawet ewolucjonistów, którzy udowodnią ci masę systemów, porządku, tak wszystkiego ułożonego, że oczywiście twierdzą, że to nie Bóg zrobił, to się samo zrobiło w takim cudownym porządku, ale ty zobacz, kto może dać taki porządek? Bóg mówi, czyż nie ja, Pan, stworzyłem to wszystko? To ja jestem. Ja mam wszelką moc. Może czujesz, że już nie masz kompletnie sił. Bóg odpowiada, zmęczonemu daje siłę, a słabemu moc i to w dodatku w obfitość. I to taką, że starcy mogą się porównywać wtedy z młodymi ludźmi. Bo jeśli w ich sercu zagości żywa, prawdziwa wiara, to odzyskują energię, witalność, wolę życia, sens i cel w swoim życiu. Gdzie wydawałoby się, że już są tak słabi, że nic już nie mogą zrobić, to mimo wszystko właśnie pomimo tej słabości mają tyle sił i ochoty do tego, by działać. I końcowy werset tego fragmentu pięknie nam ukazuje to zagadnienie zaufania. Mówi, lecz ci, którzy ufają Panu, nabywają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Autor wskazuje na podstawowy problem. Po pierwsze, jak postrzegasz rzeczywistość wokół ciebie? Jaką nadajesz wartość, znaczenie, sąd temu, co widzisz? Czy obojętne jest dla ciebie to wszystko, co jest stworzone? No, słyszysz wiadomości, anomalia pogodowe, w nocy burza i grad, no też w nocy wstałem, dzisiaj słyszę, grzmi, myślę, Boże, to już wiosna? No to są takie wiosenne burze. No ale żebym tak się szybko do wiosny nie szykował, to zaraz grad spadł, a rano wyglądam przez okno, a tam już dużo śniegu. Także no, bardzo szybko przeminęło to wszystko. I oczywiście różnie naukowcy mogą to tłumaczyć, ale zaraz, ale skąd to się wzięło wszystko? To Bóg jest Panem. On trzyma to wszystko, ten porządek. I może my twierdzimy, że to jest chaos, a Jemu to z kontroli się nie wymknęło. To wszystko ma swój cel i swoje znaczenie.
Czyli jeśli pozwolisz sobie na przypatrzenie się temu, co wszyscy widzą i odkryciu temu, co możesz dostrzec ty sam, zobaczyć Boga, zupełnie inaczej nadasz temu wartość. I tak się dzieje często, że czasami oszukujemy sami siebie. Dlatego mamy różne punkty widzenia. Możemy patrzeć na tę samą rzecz, ale zupełnie co innego myśleć i nawet nadawać temu inną wartość. I tak się dzieje z wieloma rzeczami, a szczególnie ze stworzeniem Bożym, z Bożym porządkiem, który człowiek dzisiaj próbuje podważyć, a z drugiej strony niszczy to, a potem lamentuje i na szybko, jak tylko można, ze wszystkich sił próbuje to naprawiać, nie da rady tego naprawić. Cała natura, przyroda i to wszystko. Ludzie drżą przed tym, co będzie dalej, bo rzeczywiście nic dobrego nie wróży, jeśli to wszystko dalej się będzie działo. Ale za tym wszystkim stoi Bóg, który ma konkretny cel i daje nam poczucie pewności i nadziei. I dlatego powiada tutaj, ci, którzy ufają Panu, nabywają siły. Podnoszą się w górę, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Używa tej sentencji, która ma charakter taki metaforyczny. No bo zaraz, ale co to? Przecież przed chwilą zaufanie, a teraz orzeł, skrzydła, no będziemy latać? Nie, nie, to jest pewna metafora. Ale nie byle jaka, bo nie porównuje nas do gołębia, do sujki, do wrony, do kruka czy do innych ptactw, ale porównuje nas do orła, który jest, można powiedzieć, królem wśród ptaków. Który jest ptakiem, który najwyżej lata i jest bezpieczny. Niedawno słuchałem na jednym z kanałów radiowych piosenki Various Monks. Pewno sobie może przypomnicie, nosi tytuł Widziałem orła cięczy. Nie wiem, czy to tytuł, ale to jest pierwsza strofa tej piosenki. W tekście bardzo pięknie jest tam ukazane, gdzie ten orzeł twierdzi, że jego domem jest wolność. I to jest cecha charakterystyczna orłów, które latają najwyżej spośród wszystkich ptaków. I to jest ich rzeczywisty dom. Wolność i przestrzeń, na którą oni panują. Czy autor tylko dla jakichś estetycznych walorów, pisząc ten tekst, wrzucił tutaj orła, żeby no, piękniej to wyglądało, no bo orzeł w porównaniu do gołębia to nawet się lepiej prezentuje wizualizacyjnie. Nie sądzę, że chodziło tutaj o estetykę. Słowo Boże jest estetycznie też dobrane, że są fragmenty, które nas pobudzają, nasze emocje, wzbudzają nasze wyobrażenia, bardzo przyjemne, jak i też bardzo przykre. Ale Słowo Boże nie sili się na to, żeby nas zachwycić, żeby zrobić na nas wrażenie. Jeśli już chce się posłużyć tego rodzaju doznaniami, to w określonym celu, żebyśmy poznali bliżej Pana i żebyśmy siebie mogli odkryć i poznać. I teraz, jeśli autor dzisiaj tutaj pisze, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, ma coś do powiedzenia. I żebyśmy przyjrzeli się orłom, znów chce pobudzić nasze zmysły, naszą wyobraźnię. Wcześniej zmysły byśmy popatrzyli na gwiazdy, na góry, na chmury, na wiatr, na grad, na to wszystko. Zobaczyli, kto to wszystko stworzył, od wieków to trwa. W czyim ręku to jest, kto panuje nad tym. A druga rzecz, żebyśmy mogli spojrzeć na stworzenie Boże, na ptaka, na orła, który się wzbija, lata, jest niedościgniony, niedosięgniony. Jest wolny. Co ciekawe, człowiek dąży do poznania, rozwija się i tu się sprawdza również biblijne nauczanie i stwierdzenie Boże. Po pierwsze, że jesteśmy podobni do obrazu Bożego, bo stworzył nas na obraz i podobieństwo. W podobieństwie tym jesteśmy też zbliżeni do zdolności twórczych, jakie posiada Bóg, bo i człowiek jest w stanie tworzyć rozmaite rzeczy w rozmaitych dziedzinach, na rozmaitych płaszczyznach. I przy tym wszystkim dostrzegamy, że człowiek ma tak wielki potencjał i również w dziedzinie nauki, badań i w zakresu psychologii, motywacji ukuto pojęcie na podstawie obserwacji pewnych zachowań ludzi, pracując nad wzmocnieniem ich motywacji. Bardzo ciekawe pojęcie, które jest odzwierciedleniem tego, co mówi tu autor. Oczywiście to zostało napisane 7 wieków przed Chrystusem. No, te pojęcia się ukuwają w XX wieku. Mianowicie pojęcie uskrzydlenia.
A szczególnie w dziedzinie wychowania i pracy nad motywacją młodzieży. Możecie poczytać o tym, znajdziecie w internecie nie tylko wiele informacji na ten temat. Czym to jest uskrzydlenie? Czyżby dzieci uczono latać, skrzydła im przyczepiają? Nie, nie, posłużono się metaforycznym określeniem dla odsłonięcia tego, co się dzieje w umyśle i w sercu dziecka, które nabywa właściwej motywacji do działania. Przez co? Że prowadzi się je przez porażki, akcentując jego zwycięstwa i zdolności do pokonania trudności, żeby tę pamięć i tę świadomość wzmacniać, by on uwierzył w siebie na nowo przed kolejnym zadaniem trudnym, że on sobie poradzi tak, jak sobie poradził z tamtymi rzeczami. I to jest uskrzydlenie. To się prowadzi różne zajęcia, że dzieci grają, robią różne sprawy, potem udają im się pewne rzeczy, one coraz mocniej wierzą w siebie i wtedy się przestawia je na dalszy etap trudniejszych zadań, bo one idą na fali wiary w siebie i poczucia zwycięstwa. To jest uskrzydlenie. Ale co tam się dzieje w tym uskrzydleniu? Tam są konkretne uczucia i myśli. Tam jest konkretne poczucie tożsamości. Ja potrafię. Ja chcę to robić. Bawi mnie to. Mnie to absorbuje, zachęca, fascynuje, żeby to robić. A co mówi autor? Jeśli zaufasz Panu, doznasz odpocznienia, nabierzesz siły i wzbijesz się jak orzeł. Czyli doznasz uskrzydlenia. Czyli czego? A jakiego uskrzydlenia? Orzeł charakteryzuje się właśnie wolnością tam w przestrzeni. On doświadcza tej wolności, on się delektuje tą wolnością. To samo Bóg chce ci dać, żebyś był wolny od czego? Od tego, i tutaj znowu jest pojęcie, które również tutaj się ujawnia, powiadamy, jak jesteśmy zmęczeni, zasmuceni, rozczarowani, że jacy jesteśmy zdołowani. To jest pojęcie potoczne, ale tak częste, że mówimy, jak się dzisiaj czuję, że zdołowany jestem. To już nie musimy wymieniać tutaj szeregu emocji, które nam towarzyszą. Wyobrażamy sobie, że jest tam smutek, wstyd, zniechęcenie, rozczarowanie, gniew, lęk. Masę emocji tam się mieści w tym jednym słowie zdołowany. I Bóg właśnie patrząc na to zdołowanie, które charakteryzuje się też tym, że mówimy, no gdzie jesteś Boże, ja Ciebie nie widzę, nie słyszę, ja do Ciebie mówię i tylko słyszę odbicie własnego głosu od ściany, no gdzie jesteś, bo ja mam konkretny problem, a Ciebie nie ma i nie ma. I wtedy po jakimś czasie jesteśmy zdołowani. Uprawiamy religijność, chodząc do kościoła, ale w głębi duszy nasza wiara rozłożyła się na części pierwsze. Nie działa. Nie jest uruchomiona. Nie wiemy sami, co mamy ze sobą zrobić. A Bóg dzisiaj mówi, nie, to jest bez sensu, byś w ten sposób miał dreptać w koło. Pójdź dalej. Ci, którzy ufają mi, będą mieli odświeżone siły, nowe siły. I będą uskrzydleni, będą wiedzieli, co chcą robić, będą czuli wolność. Będą na tyle silni, że będą mieli wytrwałość w czynieniu pewnych rzeczy. Nie osłabną na tyle, by się wycofać i przegrać. Na czym to polega? I też to odpocznienie. Do czego to można jeszcze porównać, oprócz orła, którego widzimy, gdzie poprzez tego orła Bóg chce nam zaproponować wolność. Wolność od czego? Wolność od myślenia o porażce, wolność od lęku przed tą porażką, wolność od poczucia zmęczenia na myśl wobec wyzwań i obowiązków, które muszę podjąć. Tam wolność Ci proponuję, żebyś jak orzeł wzbił się ponad to, co do tej pory myślałeś, ponad poziom tego myślenia, byś spojrzał na to z perspektywy Boga. Właśnie ufanie boskim obietnicom to jest patrzenie na życie z boskiej perspektywy, nie z ludzkiej. Bo my chodząc po ziemi widzimy w tym poziomie to wszystko i czasami stają przed nami bariery większe od nas. Jeśli patrzysz tylko z poziomu swojego wzroku, niestety to pewne rzeczy będą większe od ciebie i są. Ale jeśli patrzysz z perspektywy obietnicy, ufasz tym obietnicom, dajesz sobie sens spojrzenia z perspektywy Boga na to, co się dzieje. A wówczas co się dzieje? Do czego jeszcze możemy porównać? Jest to stan podobny do sytuacji, kiedy ktoś bardzo ciężko zachorował, albo my sami. Jesteśmy zaniepokojeni, jesteśmy bardzo zmęczeni, obolali i nie wiemy, co robić. Jesteśmy przerażeni, bo nie wiemy, w jakim kierunku te objawy trudne dla nas, ciężkie, pójdą. I raptem wzywamy lekarza. I to jest to doświadczenie, kiedy przychodzi ktoś, kto zaczyna pytać o pewne szczegóły i zaczyna mówić, aha, to jest to, dobrze, no to trzeba będzie zrobić to i tamto, trzeba zakupić taki lek, a teraz zrobimy tak i tak.
co się dzieje w takim domu. Miałem okazję, bo czasami uczestniczyłem w takich interwencjach wobec ludzi chorych wraz z kolegą lekarzem i pamiętam, jak rodzina po prostu przerażona, dlatego że tu półprzytomny człowiek jest na łóżku, martwią się wszyscy, że może nawet umrze, a nie chcieliby tego. Zaczęliśmy rozmawiać z tym człowiekiem, robić pewien wywiad, zaczęliśmy planować, co można zrobić. I widzieliśmy w twarzach i oczach rodziny poczucie ulgi i spokoju. Że jest ktoś, kto się na tym zna, kto daje nadzieję, kto widzi, kto bierze kontrolę nad tym, co ich przerastało. I to jest właśnie takie wyjątkowe uczucie. Zobaczcie, my na co dzień możemy doświadczać namiastki. Kiedy kogoś obdarzamy zaufaniem, jak lekarza, który przychodzi z interwencją skuteczną, by nas leczyć. Jak mechanika, który naprawia nam samochód, żebyśmy mogli pojechać dalej. Spada z nas to napięcie, czujemy taką ulgę, powiedzmy wrastają do siły, chęć do dalszego działania, bo jest ktoś, kto nam pomógł. Zobaczcie, te rzeczy napotykamy na co dzień. A Bóg mówi, słuchaj, zaufaj mi. Ja chcę twoje życie wziąć w moje ręce. Chcę właśnie dać ci takie poczucie spokoju, bezpieczeństwa, że masz kogoś, kto się o ciebie troszczy. Chcę dać ci poczucie wolności od czego? Od myślenia beznadziejnego, przyziemnego, słabego. Żebyś ufał moim obietnicom i żebyś radził sobie z lękiem, który powstaje na bazie twojej oceny zmysłowej. Bo to jest właśnie najczęstszy problem. Że zderzenie z zaufania obietnicą ze zmysłowością. A cóż to zmysłowość? Z tym, co widzą moje oczy. Że modlę się i wołam, a problem nie ustępuje. No to jakie wnioski mogę podjąć? No Bóg mnie nie słyszy. Bóg nie rozwiązuje tych rzeczy. W ostatnich dniach miałem takie doświadczenie, gdzie wydawałoby się, że walą się różne sprawy i nie powiodło się działanie, które było czynione przez kilka tygodni i raptem nie było zwieńczenia właściwego. Tyle wysiłku, tyle nadziei, tyle różnych rzeczy, mieszanych uczuć i wydawałoby się, nic z tego nie wyjdzie. A jednak wyszło. Dotyczyło to skutera Mateusza, który na urodziny miał dostać. Miał być to spektakularnie wprowadzony skuterek na urodziny, żeby zrobić mu piękną radość, sprawić mu radość. No ale tak się stało, że człowiek nie wypełnił tego. Też go to przerosło, nie wiedział, że chciał sprzedać zepsuty skuter, który w ogóle nie działał. No i niestety jest to rozczarowanie. Plan był taki, że miało być świetna zabawa, a jednak tej zabawy nie będzie. Bo tego skutera nie będzie. No ten miał być dlatego, że był za niższe dużo pieniądze, aniżeli inne można by było kupić. No ale niestety nie doszło do tego. Ale w międzyczasie tak się zadziałało, że Konrad, brat Mateusza, szybko zainterweniował, bo już kiedyś mówił, że zna kogoś, kto tam sprzedaje nowe skutery. No tak, ale mieliśmy tylko połowę kwoty na ten skuter. No ale Mateusz zaprosił wielu gości. I wyobraźcie sobie, że po przeliczeniu dzisiejszym on ma dokładną kwotę, ile ten skuter po obniżce kosztuje. Nikt tego nie planował przecież, to był plan na godzinę przed uroczystością, że wydrukowany skuterek z taką ceną i tak dalej. I raptem wszystko się tak złożyło. Dla mnie to było istotne świadectwo, dlatego że ja pracowałem nad tym miesiąc, co się skończyło fiaskiem. I przykro mi było z powodu Mateusza, że nie mogłem mu sprawić takiej niespodzianki. Nie wiedziałem sam, co o tym myśleć. Myślałem tak, jak ci Izraelici, że jakiś Boży nie dotarła do Pana Boga, no bo jakoś nie mogę się z nim dogadać po prostu. Nie słyszy mnie, nie widzi mojej sytuacji, czy nie rozumie, że to jest dla mnie ważne, dla Mateusza. No więc chyba go to nie obchodzi, bo no takie myśli miałem po ludzku, że coś jest nie tak w tym moim kontakcie. Ale gdzieś tam z tyłu głowy pamiętam z rozważania Słowa Bożego i myśli, gdzieś one po cichu mówiły, spokojnie, zaufaj Panu. Ale jak zaufać? Za godzinę będzie spotkanie, a nie ma tego. To co tu można zrobić? Zaufaj Panu. Jest. Tylko teraz tego tu nie widzisz. Ale jest i to dużo lepsze, aniżeli to, co byś chciał zorganizować. I tak się stało. I to jest właśnie przykład tej zmysłowej walki. Że kieruję się tym, co widzę, co mój umysł próbuje to wszystko poskładać, że nie ma, ale uspokój się, zaufaj Panu, zobaczysz, że za chwilę to się wszystko poukłada. Czy
Jeśli nie wiesz, jak zaufać, to tak samo ufasz lekarzowi, mechanikowi i wielu innym ludziom, z którymi wiążą ci jakieś relacje i zobowiązania. To zobacz, jeśli potrafisz ludziom zaufać i z tego zbierasz jakieś tam konsekwencje, to u Boga nie ma ryzyka, kiedy Jemu zaufasz. On nie zawiedzie. On się nie męczy, mówi tutaj Izajasz. On nie ustaje, on nie śpi, on nie jest głuchy, on nie jest ślepy, nie jest nieczuły, żeby kompletnie być dla ciebie jak martwy posąg, bo on nie jest z gliny ręką ludzką zbudowany, jest żywym Bogiem, istotą, która stworzyła to wszystko i panuje również nad twoim życiem i w dodatku zna ciebie po imieniu. Ty nie musisz mu się przedstawiać i myśleć, może jestem mało ważny, może mnie nie znasz, może tam ci, może kaznodziejowie, jacyś bardziej zaawansowani, duchowni ludzie, oni bardziej jaskrawi są na tym polu twojego, powiedzmy, działania, że łatwiej ich wyłapiesz. Nie, nie, to jest twoje i nasze zmysłowe ludzkie ocenianie, że my zwracamy uwagę na tych, którzy bardziej są jaskrawi poprzez swój charakter i zachowanie. Bóg ma inne kryteria skupiania uwagi, daleko wyższe od nas, że one są niezrozumiałe. Ale co jest najistotniejsze, Bóg jest miłością. I wchodząc w nasze życie, On nie chce go zniszczyć. Poddając nas próbom i cierpieniom, On nie chce nas skrzywdzić. On tym wszystkim prowadzi nas do zwycięstwa. Ba, bo też ma dla nas określone zadanie, że jeśli nauczysz się kroczyć w zaufaniu, to bądź nadzieją, bądź zwiastunem, światłem nadziei dla tych, którzy podobnie jak ty kiedyś brnęli w swoim braku zaufania, w niewierze, w porażkach. Nie umieli radzić sobie z oceną rzeczywistości, bo myśleli, że ciągle lawina problemów spada na ich głowę i nie ma Boga w tym wszystkim. Że możesz być dla nich nadzieją, że słuchaj, otwórz oczy, że bez względu na to, jak bardzo zagmatwanym jest twoje życie, to Bóg może wnieść w nie rozwiązanie. A to rozwiązanie musi zacząć od serca i umysłu. I ostatnia myśl, która z tego fragmentu wyłania się, to jest droga do zaufania prowadzi przez poznawanie Boga, przez trwanie w Nim. I czytaliśmy nie bez powodu z listu do Rzymian ten fragment 10:17. Wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Kochani, wiara twoja będzie taka, zależna od tego, czego słuchasz. I teraz wiara będzie również taka, jest zakres i moc, czy jesteś posłuszny temu, czego słuchasz, czy też tylko przysłuchujesz się bez zaangażowania. Dziś Bóg przez proroctwo Izajasza pokazuje nam, że może zmienić nasz sposób funkcjonowania i życia. Możesz przypomnieć sobie dni dawne, a szczególnie momenty nawrócenia, kiedy bardzo często w tych momentach towarzyszy nam nie tylko entuzjazm, ale co jest istotne, takie poczucie bezpieczeństwa, zaufałem Bogu. Ja wierzę, że jakbym zapytał wielu z was, a znam wasze historie, że początki były takie, że niekiedy z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi mieliśmy bardzo trudny czas. Ludzie uważali nas, że zbzikowaliśmy. Że nie mamy racji. Czasami w niektórych domach to awantury i rewolucja następowała, dlatego że ktoś stał się sekciarzem, bo tak uznano, że jego nawrócenie jest. To były trudne chwile, społecznie, emocjonalnie, to było bardzo bolesne, ale nie odstąpiłeś. Trzymałeś się Chrystusa, trzymałeś się Pana, cierpiąc nawet. Nie potrzebowałeś jakiegoś dodatkowego zastrzyku do wzmocnienia twoich motywacji. Powiedziałeś, wolę zginąć, ale nie odstąpię. Dlatego Biblia też mówi, przypomnij sobie te dni dawne. Dzisiaj Bóg jakby chce zachęcić ciebie, cokolwiek by się nie działo w twoim życiu. A wiadomym jest, że życie człowieka nie jest łatwe na tej ziemi. Jest wiele wspaniałych chwil, ale jest też wiele trudu, cierpienia i problemów. Salomon o tym mówi, że życie to znój i trud i gonitwa za wiatrem. Że są piękne dni, ale większość dni jest ciemnych i szarych. Tak on wnioskował i tak oceniał. I to jest taka rzeczywistość. Co ja mogę? Nie zmienię tych dni, ale mogę zmienić moje nastawienie. Tak jak nie ma złej pogody, są tylko niewłaściwe ubrania. A każdą pogodę mogę dobrze wykorzystać, jeśli się właściwie przygotuję i ubiorę. Dlatego dzisiaj niejako Słowo Boże zachęca nas
byśmy odświeżyli swoje zaufanie. Żebyśmy przyjrzeli się sobą, nie byli domniemanymi orłami, które nigdy nie rozpiekły swoich skrzydeł, ale usprawiedliwiają siebie, że może gdyby lepiej coś wyszło, to może byłbym lepszym wierzącym. Nie, nigdy nie będziesz lepszy, jeśli będziesz to warunkował w ten sposób. Ale jeśli zaufasz Panu na nowo i zaczniesz uczyć się opierania na obietnicach Pańskich, życia w posłuszeństwie Bożej woli, dziękowaniu za to, co się dzieje w Twoim życiu, i stąd jest tajemnica wiary i wdzięczności. Dziękuj za wszystko, za to, co nawet boli. Dlatego, że jeśli Bóg jest w tym, to się obróci na Twoje dobro. Droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, zachęcam dziś do dokonania pewnego przełomu, jeśli jesteś gotów. Wróć do Pana, jeśli oddaliły się Twoje myśli, Twoje serce od Niego. Nie kieruj się tym, że należysz do Kościoła, że dokonałeś pewnych czynności w przeszłości. Dziś, tu i teraz wróć do tej samej relacji, którą mogłeś mieć wcześniej. A Ty, drogi przyjacielu, jeśli jeszcze nigdy nie skosztowałeś bliskości Boga, bo wiele wiesz, może jesteś z rodziny tradycyjnej, chrześcijańskiej, ale nigdy nie ufałeś tak Panu, nie zawierzałeś Mu swojego życia. Dziś możesz to uczynić. Otwórz swoje serce. Powiedz Mu, potrzebuję Ciebie, Boże. Chcę zaufać Ci i oddać moje problemy. Chcę poznawać Cię, by moja wiara żyła w moim życiu. Bym ja był światłem nadziei dla ludzi, którzy kroczą w ciemności wokół mnie. Możesz to uczynić dziś. Amen. Zapraszam do modlitwy.